Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Te dzisiejsze czytania opowiadają o wielkim przełomie, który się dokonał w życiu Samuela, tak było w pierwszym czytaniu, oraz w życiu Andrzeja, jednego bezimiennego ucznia, i Piotra. Ten przełom, który zmienił całkowicie ich życie, całkowicie ich sposób myślenia, całkowicie sposób ich odniesienia się do Pana Boga, bo do tego momentu, o którym opowiadają te czytania, Samuel znał Boga tylko z opowiadań Helego. Heli go uczył o Bogu, był jego nauczycielem, był tym, który tłumaczył mu pisma, i w ten sposób Samuel poznawał Pana Boga. Podobnie i było z tymi uczniami, że Jan był ich nauczycielem. Jan był tym, który tłumaczył im pisma, tłumaczył im, co to znaczy żyć w przyjaźni z Panem Bogiem. Tłumaczył im wszystkie zawiłości prawa żydowskiego. Do tego momentu. Od tego momentu Samuel zaczął sam słyszeć głos Pana Boga. To już nie, to, co słyszał, to już nie było z opowiadań, to już było z tego, że poznał Pana Boga bardzo blisko, osobiście. W wypadku uczniów identycznie. Do tego momentu oni znali Boga z opowiadań Jana, od tego momentu znali Boga, bo poszli do Niego i z Nim przebywali. To jest bardzo wielki przełom i byłoby super, gdybyśmy na pewnym etapie naszego życia sami w swoim życiu mieli ten przełom. Bo co innego jest znać Pana Boga z tego powodu, że księża na kazaniu mi o Nim opowiadali, a co innego jest samodzielnie Go słyszeć. Prozaiczny przykład, nie? Co innego jest słyszeć o sąsiedzie swoim, jaki on jest, bo wszyscy pozostali sąsiedzi mi o Nim opowiedzieli, a co innego jest pójść do Niego na kawę, zamienić z Nim dwa zdania, dowiedzieć się o historii Jego życia. To jest zupełnie inny poziom przeżywania wiary. No i my jako księża jesteśmy tymi, którzy wam nieustannie o Panu Bogu opowiadają, bo my po to byliśmy uczeni, po to mamy wykształcenie, po to nas Pan Bóg powołał, żebyśmy to zadanie wypełniali. Czyli jeśli by nas porównać do tych dzisiejszych czytań, to my jesteśmy jak Heli dla Samuela, my dla was jesteśmy jak Heli dla Samuela, czy jak Jan dla tych uczniów, ale by było czymś niewłaściwym, gdybyście się, moi drodzy, na tym zatrzymali, że tylko i wyłącznie znacie Pana Boga z tego powodu, bo wam księża coś o Nim powiedzieli, czy usłyszeliście jakąś konferencję w internecie, czy na jakichś rekolekcjach ktoś coś powiedział. Chodzi o to, żebyście na tyle wzrastali, żeby w pewnym momencie nawiązać z Panem Bogiem taką osobistą relację, jak Samuel po tym wydarzeniu ze snem i jak ci uczniowie po tym, jak poszli do Jezusa i zatrzymali się u Niego i z Nim rozmawiali osobiście. No podejrzewam, że nie macie w swoim życiu takich sytuacji,
że wam się śni, że jakiś głos do was mówi i was woła. Podejrzewam, że też nie ma tak, że widzicie Jezusa, który chodzi po Denkowie i idziecie do Niego. Nie? Te wydarzenia, o których pisze Ewangelia, one są jednostkowe i dla tych ludzi. Natomiast coś, co my możemy dla siebie samych z tego wziąć, to jest to, co ci ludzie mieli w sobie. Te ich takie, ja to tak nazwę, ich wewnętrzne nastawienie, ich taką wewnętrzną postawę, która sprawiła, że w momencie, kiedy Bóg przyszedł, to oni potrafili Go usłyszeć, rozpoznać, pójść za Nim. I to, co było w apostołach, to znaczy w późniejszych apostołach, bo jeszcze apostołami nie byli, to, co było w tych uczniach, o którym Jan powiedział, to jest Baranek Boży. I oni poszli za Jezusem, pytali Go: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Coś, co na pewno można powiedzieć, to jest to, że w nich było pragnienie. Pragnienie spotkania Boga. Chęć słyszenia Go, chęć poznania Go. I to właśnie nie takie pragnienie na zasadzie, że mam taką zachciankę. Nie? Jak do kawy czasami ma się zachciankę zjeść sobie ciastko. Mam taką zachciankę, więc zjem sobie ciastko do kawy. Ale to nie chodzi o taki kaprys. To chodzi o taką długotrwałą postawę, że szukam Pana Boga w swoim życiu. Że jest On kimś, kogo potrzebuję. Że jest On kimś, za kim chcę iść. Dzisiaj na mszy o godzinie 11:30, jak o tej Ewangelii rozmawiałem z dziećmi, to zadałem im wprost takie pytanie: dzieciaki, kto z was chciałby usłyszeć głos Pana Boga w swoim życiu? I fantastyczna historia jest taka, że zdecydowana większość z nich podniosła rękę do góry. Wam tego pytania nie będę zadawał, żebyście się teraz zgłaszali, ale warto jest to, żebyście sami sobie zadali to pytanie. Czy jesteś kimś, kto chce usłyszeć Pana Boga w swoim życiu? Czy jesteś zainteresowany, zainteresowana tym, co Pan Bóg ma tobie do powiedzenia? Nie na takiej zasadzie, że Panie Boże, chcesz, to powiedz, a jak nie, to też będę szczęśliwy. Nie? To jak będzie kawa do ciastka, to będzie fajnie, ale przepraszam, jak będzie ciastko do kawy, będzie fajnie, ale kawa bez ciastka też będzie smakowita. Nie, to nie chodzi o kaprys. Chodzi o długotrwałe nastawienie, pragnienie. Boże, szukam Ciebie. To jest jeden z psalmów, gdzie autor psalmu tak to dosłownie ujmuje: Boże mój, Boże, szukam Ciebie, pragnie Ciebie moja dusza, ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Czy masz to w sobie? Czy chcesz być tym, kto będzie znał Pana Boga nie z opowiadań, ale z osobistego doświadczenia? To mieli w sobie apostołowie, późniejsi apostołowie, i dlatego w momencie, kiedy Jan wskazał im, tam jest Bóg, to dlatego oni poszli, doświadczyli Jezusa osobiście i tam już zostali. I dzięki temu Ewangelia do nas dotarła, bo oni mieli w sobie to pragnienie poznania. Druga rzecz to jest to, co miał w sobie Samuel. I można by było tak po prostu powiedzieć, że chodzi o posłuszeństwo. Że był on kimś, kto nieustannie do Helego szedł, pytał się go, co ma robić, bo Samuel wtedy był nastolatkiem, nie? I Heli mu mówił, zrób to i sprawa załatwiona. Więc że był posłuszny i na pewno jest to droga do poznania Pana Boga. Natomiast jeśli byśmy to, co miał w sobie Samuel, streścili tylko słowem posłuszeństwo, to będzie ogromne zubożenie jego postaci. Bo to było takie posłuszeństwo, które jest trudnym do uchwycenia, natomiast mam nadzieję, że uda mi się to dobrze wytłumaczyć. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tej relacji, którą mieli Samuel i Heli. Heli jako kapłan doświadczony, wieloletni, ten, który tłumaczył Samuelowi nieustannie pisma. Samuel jako ten, który od młodych lat został przez swoją mamę oddany na służbę w świątyni, bo sam urodził się jako z bezpłodnej kobiety, jako i mama obiecała, że jeśli urodzi syna, odda go na służbę do świątyni, więc Samuel od dziecka był przy Helim, wychowywał się. I zauważcie, że ten głos we śnie, on się powtarza kilkukrotnie.
I w tej historii, w tej rozmowie Helego i Samuela nie ma cienia gniewu ani cienia niecierpliwości. Spróbujcie sobie wyobrazić, że wy jesteście jak Heli w stosunku do waszych dzieci. I ile razy czasami trzeba tłumaczyć dziecku, co ma zrobić, żeby wreszcie zaskutkowało. Jak łatwo jest wpaść w niecierpliwość, kiedy kilka razy trzeba coś komuś tłumaczyć i do niego nic dociera. Ja sam widzę, jak mam taką pułapkę w sobie, w którą czasami w szkole wpadam, że tłumaczę raz, trzeci, piąty, dziesiąty i się okazuje, że człowiek nie rozumie. W tym spotkaniu i łatwo wtedy wpaść w gniew. W tym dialogu Helego i Samuela nie ma absolutnie żadnego cienia tego gniewu w tej ich rozmowie. Dalej, to jest od strony Helego, a od strony Samuela jest bardzo podobnie. Ma taką relację z Helim, że w momencie, kiedy słyszy głos, idzie od razu i się pyta swojego nauczyciela, swojego, byśmy powiedzieli, nawet przebranego rodzica, co mam robić, o co chodzi, spróbuj mi wyjaśnić, jest ciekawy. I to jest ta niezwykłość ich relacji, że w Helim nie było cienia gniewu Bożego. Samuel co chwilę budzi i się go pyta, a w Samuelu było nieustannie nastawienie na chęć zrozumienia tego, co się wokół niego dzieje. I to go uzdolniło. Właśnie takie piękno relacji, gdzie jednemu zależy na drugim, gdzie Helemu zależy na dobru Samuela, gdzie Samuelowi zależy na dobru Helego, na tym, żeby była między nimi zgoda i jedność, to go uzdolniło do tego, żeby w pewnym momencie swojego życia usłyszeć głos Pana Boga, już nie z opowiadań, ale osobiście. Teraz, jeśli odnieść to na nasze, wziąć to dla siebie, to dobrze by było, gdybyśmy my próbowali budować relacje z naszymi bliskimi, właśnie tak jak na wzór tej relacji Helego i Samuela. W próbie wzajemnego zrozumienia, cierpliwości, nieustannym szukaniu dobra, nieustannej próbie zrozumienia tego, co się dzieje z drugim człowiekiem, dlaczego on mówi do mnie takie słowa, a nie inne. I to dzisiaj byśmy nazwali, że to chodzi o empatię. Natomiast to jest coś więcej niż empatia. Chęć wczucia się, zrozumienia sposobu myślenia, funkcjonowania drugiego człowieka, bez cienia niecierpliwości, bez cienia gniewu. To jest coś, co ostatecznie Samuela otworzyło na to, żeby powiedzieć do Boga: mów, bo sługa twój słucha. Chcę znać ciebie już nie z opowiadań, bo ktoś mi o tobie powiedział, ale chcę słyszeć ciebie sam osobiście w trakcie mojej modlitwy. Te dwie historie, one są, jak już mówiłem na początku, punktem zwrotnym w życiu zarówno Samuela, jak i uczniów. Bo z uczniów Jana stali się apostołami Chrystusa. Samuel z ucznia Helego stał się pierwszym z proroków, który ostatecznie wyznaczył króla Izraelowi. Prośmy Pana Boga dla nas samych o to, żeby taki przełom, jaki dokonał się w nich, żeby taki przełom też nieustannie dokonywał się w życiu każdego z nas. Żeby Bóg był nam znany nie dlatego, bo ktoś nam o Bogu powiedział, ale dlatego, że ja sam Boga w swoim życiu spotykam.